Hej, hej, Klaudia Stawiarska z tej strony. I Kuba Woźniak, witamy Was na naszym kanale Love Explore. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zapraszamy do subskrypcji, ponieważ mieszkamy na Teneryfie już ponad 3 lata i dzielimy się naszymi doświadczeniami dla tych, którzy chcą tu przyjechać na wakacje lub się przeprowadzić. A dzisiaj opowiemy Wam pokrótce, czym się różni północ od południa i co lepiej wybrać, kiedy wybieramy się na wakacje tutaj na Teneryfę. Tak, właśnie. Klaudio, powiedz, czym tak naprawdę różni się północ od południa? No, czym się różni? Po pierwsze, co możemy powiedzieć, to na pewno pogodą, tak? Dlatego, że tutaj na południu zawsze świeci słońce. Mamy niemalże 360 dni w roku słoneczne dni i tylko może 5 dni w roku pada. Natomiast jeśli chodzi o północ, to tam mamy dużo większe prawdopodobieństwo deszczu. Są częściej chmury i jest dużo zimniej. Może być nawet do 5 stopni zimniej. Dlatego pierwszy jakby taka różnica między północą a południem, to jest na pewno pogoda, tak? Jeśli przyjedziemy na przykład na południe w styczniu czy w lutym, tutaj możemy się kąpać w oceanie i normalnie zastaniemy słońce. Natomiast jeśli polecimy na północ, no to możemy zapomnieć o kąpielach wodnych, ponieważ no, tam jest naprawdę znacznie zimniej. Dlatego jeśli ktoś chce mieć pewne, że będzie 100% słońce, no to jak najbardziej polecamy południe. Druga rzecz, czym się różni na pewno północ od południa, no to na plus na północ, to jest na pewno flora, ponieważ tam jest bardzo dużo zieleni, jest naprawdę dużo fajnych takich soczystych palm, trawy, różnych drzew. Natomiast jeśli chodzi o południe, południe jest wysuszone, to jest jak taka pustynia, są suche krzaki, nie ma w ogóle zieleni, palmy są no tak jak widać, gdzieś tam może w tle. Natomiast jest to na pewno bardzo duża różnica, jeśli chodzi o florę. Co byś ty, Kuba, powiedział? Ja na pewno bym dodał to, że różnica między północą a południem polega na zróżnicowanych plażach. Tutaj na południu uświadczymy więcej usypanych, sztucznych plaż o żółtym piasku. Natomiast na północy spotkamy się z naturalnymi plażami z piasku wulkanicznego, takiego bardzo drobnego, wyglądającego jak pieprz, który dość ciężko jest wypłukać po wyjściu z wody na przykład. Czyli czarne plaże na północy, żółte plaże na południu. Ma to też swoje uroki, te czarne plaże, ponieważ to są takie dzikie plaże. Natomiast no, one są też bardzo nagrzane, tak, często, i jednak to może być uciążliwe. No dobra, mamy florę, mamy plażę, mamy pogodę. Co jeszcze, Kuba? Myślę, że turyści na północy będą troszeczkę inni niż tutaj. Południe jest przeznaczone bardziej dla Rosjan, dla Anglików, Irlandczyków. Na północy, Skandynawów też. Na północy na pewno częściej spotkamy Niemców. Tak, więc jeżeli ktoś chce spokojniejsze wakacje i na przykład nie mieć do czynienia z Anglikami, którzy potrafią być bardzo głośni, no to na pewno polecamy północ, dlatego że tam właśnie ich nie ma. Prawie, że w ogóle nie spotkamy Irlandczyków i Anglików, tylko właśnie Niemców. Natomiast tutaj na południu głównie Anglicy, Irlandczycy, Rosjanie, Niemcy, Polacy, Skandynawowie. Tutaj tak naprawdę z całego świata przyjeżdżają ludzie na południe. Kolejna rzecz to na pewno na północy są mniejsze korki niż tutaj na południu. Nie ma zwłaszcza tak korków jak tutaj, ponieważ jest jedna autostrada i jest to jedna droga, która łączy wszystkie mniejsze miejscowości i w godzinach między 16 a 18 po prostu jest sznur aut, samochody stoją, jest po prostu naprawdę ciasno i przez to, że bardzo dużo turystów tutaj wypożycza auta, jest po prostu no mnóstwo korków. Tak. Ulice są zakorkowane i bardzo ciężko jest się poruszać, chyba że ma się skuter, tak jak mamy my. Aczkolwiek przyjeżdżając tutaj na wakacje, raczej nie myślimy o tym, żeby wynajmować skuter. Autem jest po prostu troszeczkę bardziej komfortowo przedostać się z południa na północ. Tak, jeśli jeszcze chodzi o na przykład ceny, to często może być na północ trochę taniej niż tu na południu, z tego względu, że właśnie tam jest no, zimniej, tak? I zimniej jest mniej popularne. Tak, i mniej popularne jest to miejsce po prostu niż tutaj południe. Kiedyś było zupełnie na odwrót.
Teraz sytuacja się zmieniła, więcej turystów przylatuje właśnie tutaj na południe. Kiedyś północ była bardziej popularna, aczkolwiek teraz wszystko się zmieniło i częściej i więcej turystów można spotkać właśnie tutaj. Tak, tutaj też na pewno na południu doświadczymy więcej takich wycieczek wodnych, jakichś takich sportów wodnych. Atrakcji generalnie turystycznych, których na północy no nie uświadczymy. Możemy spotkać tam troszkę surferów na północy i to by było mniej więcej tyle, bo tak naprawdę nic takiego innego nie widzieliśmy. Tak, są na pewno silniejsze fale i są bardziej dzikie te plaże niż właśnie tutaj na południu. Jest jedyna plaża, która jest usypana, żółta, nazywa się Las Teresitas, jest zaraz koło Santa Cruz. Piękna plaża, zdecydowanie ogromna, na pewno większa niż wszystkie plaże te, które mamy tutaj na południu. Aczkolwiek będzie to jedyna plaża, na którą można pojechać, na której będzie żółty piasek. Aczkolwiek tam też nie uświadczymy sportów wodnych, nie będziemy tam widzieć aż tak dużo atrakcji, które moglibyśmy zobaczyć tutaj na południu. Tak, ja bym jeszcze dodała do tego wszystkiego, że mimo wszystko, jakąkolwiek byście destynację nie wybrali, czy północ, czy południe, to polecamy zobaczyć i północ, i południe, bo tak naprawdę to jest odległość tylko 80 km do Santa Cruz, do stolicy, to jest tak naprawdę tylko półtora godziny, to jest 45 minut, natomiast do Puerto de la Cruz to jest półtora godziny, tak, na drugą stronę. I naprawdę warto tam pojechać, ponieważ są bardzo malownicze takie miasteczka, są fajne uliczki, ryneczki małe. Naprawdę jest bardzo urokliwie, przepięknie zieleń i ogrody, plus góry do tego. Jest naprawdę bardzo dużo do zwiedzania. Zdecydowanie warto odwiedzenia. Tak, natomiast jeśli chodzi o południe, to jest bardziej tak komercyjnie. Tutaj mamy plaże, mamy te ptaki. Mamy mnóstwo hoteli, mamy mnóstwo restauracji. I wycieczki. I wycieczki, tak jest. Więc tak naprawdę tutaj mamy dużo turystów, ciasno na drogach, są wycieczki, ale jest ciepło, tak? Więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby było słońce, to jak najbardziej południe, ponieważ na północy jest dużo zimniej, tak? Wiele osób nie wie, kiedy przyjeżdża na wakacje i później odkrywają, że jednak tam ta temperatura się znacznie różni od tej tutaj na południu, tak? Więc co jeszcze, Kuba? Myślę, że to by było na tyle. No dobrze, no to pozdrawiamy Was serdecznie, polecamy Wam Teneryfę, czy polecicie na północ, czy na południe. Zdecydowanie piękna jest tak. Cała Teneryfa, więc na pewno polecamy wypożyczać auta i po prostu zwiedzać całą wyspę dookoła. Pozdrawiamy Was. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zanim się pożegnamy, zapraszamy do polubienia naszego kanału, do subskrypcji, do śledzenia nas na naszym fanpage'u i Instagramie. Tak, dajcie like, jak Wam się podobało i do usłyszenia. Hej, cześć.